Znacie to takie uczucie, gdy rozpamiętujecie swoją przeszłość i macie takie poczucie, że moglibyście dać sobie całą masę rad, tak żeby wasze życie się dużo lepiej poukładało. Albo to, jak spotykacie osoby, które są od was młodsze, albo w jakimś stopniu mają jakiś problem albo wątpliwości i mamy takie poczucie, że możemy komuś coś poradzić. Wtedy zazwyczaj obsypujemy ludzi swoimi własnymi złotymi radami. No i mamy takie wewnętrzne poczucie, że to może w czymś pomoże, że no to w jakimś tam stopniu naprawi czyjś problem. Ale to, czy to pomaga, czy nie, zazwyczaj nie jest w naszej mocy. Tylko zależy to od tej osoby, jak ona do tego podejdzie i co ona zrobi z naszymi radami. I bardzo często też się zdarza tak, że ludzie wcale nie chcą naszych rad, ale chcą poczuć się przez nas wysłuchani i to w zupełności wystarczy. Ale dzisiaj taki przekaz, dzisiaj takie nagranie. Jaką radę dałbyś samemu sobie? Co takiego poradziłbyś samemu sobie? Gdybyś jednak spotkał tą swoją młodszą wersję siebie, co takiego byś tej wersji siebie poradził? Ja pomyślałem, że poradziłbym samemu sobie dosłownie to. Jeżeli nie jesteś na coś gotowy, nie rób tego na siłę. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to przekonanie robić coś na siłę jest bardzo mocno relatywne. Bo coś, co dla jednego oznacza na siłę, dla drugiego będzie oznaczać coś normalnego. Albo będzie stanowić dla kogoś jakieś wyzwanie, które może on przeskoczyć, pokonać. Wiecie, w filozofii rozwoju osobistego na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak robienie czegoś na siłę. Są tylko wyzwania w naszym życiu. No i możliwość wzrostu, rozwoju, stawania się lepszym, silniejszym. No i jeżeli nie jesteśmy w stanie czemuś podołać, no to na dobrą sprawę sami jesteśmy jeszcze słabsi, słabi. No i musimy stać się silniejsi, aby to przeskoczyć. No i tak pomyślałem, że coś w tym jest, wiecie. I jeden z takich ciekawszych cytatów, jaki uwielbiam, który należy do Alana Wattsa, brzmi: ludzie coraz bardziej zaczynają się czuć hamowani przez swoją własną ostrożność. I to jest jeden z tych cytatów, który jest moim zdaniem genialny i odwołuje się do nas samych, szczególnie jeżeli jesteście zachwyceni tematem rozwoju. No bo w rozwoju bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, gdzie zbieramy przekonania, zbieramy jakieś wartości, zasady i one mają na celu dać nam jakieś większe poczucie satysfakcji w życiu, czy bezpieczeństwa, czy takiej, wiecie, wewnętrznej moralności, czy takiego poczucia, że no jesteśmy mądrzejsi, ale bardzo często sprawia to również, że stajemy się bardziej tacy ostrożni i niechętnie stawiamy czoła nowym wyzwaniom, nowym jakimś problemom, czy wiecie, nawet wyłączamy ten nasz taki zmysł ciekawości do tego, aby poszukiwać nowe rzeczy. I to wszystko stoi w takim kontraście ze sobą i w takiej troszeczkę sprzeczności, tak? Nie mamy takiej kontroli nad życiem, jaką myślimy, że mamy. W założeniu istnienia kontroli mamy nasze własne ja, które dokonuje tej kontroli. Ale jak zaczniemy przyglądać się tej części nas, która jest rzekomo kontrolerem, możemy zobaczyć, że ten kontroler, tak? Czyli to, kim my myślimy, że jesteśmy jako osoby zdolne do kontroli w rzeczywistości, jest to tylko i wyłącznie nasze uczucie. My mamy tylko i wyłącznie takie przeczucie, że my coś kontrolujemy. Może to być jakieś przekonanie, może to być jakiś taki sens pewności, wiecie, sens bezpieczeństwa. Ale to jest też to, co bardzo często sprawia, że mamy też takie poczucie, wiecie, niepełnej satysfakcji, czy takiej wątpliwości, czy takiego sensu, że jest z nami coś nie tak, że jesteśmy jeszcze niewystarczająco dobrzy i że musimy coś zrobić, aby było lepiej. I wiecie, i to bardzo często ma różnego rodzaju natężenie i w takim największym stopniu natężenia powoduje to pewnego rodzaju takie
mógłbym nazwać nadmierne wątpliwości, kiedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dopóki czegoś nie sprawdzimy. I to doprowadza do takiego neurotyzmu, tak? Stąd się właśnie bierze perfekcjonizm, gdy musimy ciągle coś sprawdzać, ciągle się w czymś upewniać, aby było dobrze, a nawet jak jest w miarę okej, to i tak nigdy nas to nie zadowala, bo my ciągle dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej. I myślę, że to jest jedna z takich największych mądrości, aby w życiu zaobserwować to, że nie mamy aż takiej kontroli, jaką myślimy, że mamy. I nauczyć się odpuszczać, wiecie, nauczyć się odpuszczać z takim poczuciem akceptacji i takiego wewnętrznego dystansu do spraw, ale nie związanego z dysocjacją, tylko z takim umiejętnym rozpoznaniem tego, że to, co się dzieje w naszym życiu, nie jest od nas niczym oddzielne i to sprawia, że wcale nie musimy siedzieć tak w konflikcie ze sobą. Wiecie, bo generalnie chęć zmiany jest zmianą samą w sobie i za każdym razem, kiedy chcemy coś zmienić i mamy takie poczucie, że to jest ta zmiana, która sprawi, że będziemy szczęśliwi i to i tamto, to bardzo często okazuje się, że ta zmiana powoduje chęć zmienienia innych rzeczy i wcale nie daje nam takiej satysfakcji, jaką byśmy chcieli. I bardzo często jest tak, że my nie zwracamy uwagi na to, że sama ta chęć zmiany jest już zmianą samą w sobie, wiecie, zmianą w naszym sposobie myślenia, ale nawet zmianą w obserwacji tego, jak przepływa przez nas czas, tak? Bo czas cały czas płynie, wszystko się zmienia i samo to istnienie czasu warunkuje to, że wszystko się zmienia. I to jest piękne i cudowne zjawisko. I w zasadzie, gdy rozpoznamy to, że jedno i drugie nie jest od siebie oddzielne, czyli chęć zmiany i zmiana sama w sobie, to jest właśnie ten moment, gdy możemy nauczyć się tak zmieniać coś z taką dojrzałością i z takim sensem wewnętrznej obecności. I to jest również ten taki początek, takie podwaliny tego przekonania, że wszystko, co ma do ciebie przyjść, i tak do ciebie przyjdzie. Wiecie, i to jest też to, co sprawia właśnie, że nie musimy tak cisnąć na siłę, jak nam się wydaje, że musimy cisnąć. I bardzo często wystarczy naprawdę wyrobić w sobie ten sens wrażliwości, czy nawet wychillować i wrzucić na luz i te rzeczy naprawdę magicznie się dzieją. Niepokój, lęk i samotność same z siebie zaczynają tracić na znaczeniu i zaczynają znikać, gdy dostrzeżesz, że te poczucie nazywania tych uczuć, że one należą do ciebie, że one są twoje, niczym się nie różni od tych uczuć samych w sobie. Bo my mamy taką tendencję, że jak czujemy złość i lęk czy samotność, to zaczynamy panikować, o Jezu, odczuwam to, odczuwam tamto i zaczynamy odseparowywać te uczucia od siebie i tworzymy taki konflikt, nie? Taki opór względem tego, co czujemy. Ale gdy zwrócimy swoją uwagę na to, że to, co czujemy, jest niczym oddzielne od nas samych, no to wtedy ta separacja znika. I nasz umysł przestaje być w konflikcie, przestaje być w takim fragmentarycznym oddzieleniu i zaczynamy w pełni odczuwać to, co odczuwamy. Wtedy odczuwanie uczuć czy emocji przestaje być kategoryzowane jako złe czy dobre, ale po prostu pojawiają się uczucia takimi, jakie one są i możemy w pełni z nimi obcować bez takiego poczucia, że coś z nami jest nie tak. I to jest, wiecie, taki fundament uważności, fundament mindfulness, ale to jest również jeden ze sposobów na to, aby przestać robić rzeczy na siłę, myślę. Przestać walczyć ze sobą na siłę. To jest właśnie nauczyć się obserwować doświadczenie takim, jakie ono jest i przestać oddzielać samego siebie od tego doświadczenia. No bo tak generalnie coś, co nazywasz, że przydarza się tobie, tak? Jakieś doświadczenie, które się tobie przydarza, jest tak na dobrą sprawę tobą. Tak? Nie ma doświadczeń oddzielnych od nas samych. I to jest cudowne uczucie i doskonale można to poczuć, gdy jest się w stanie flow, w stanie obecności, w stanie tu i teraz. Gdy po prostu pozwalamy, aby rzeczy się same działy. Wiecie, to jest esencja non-duality i myślę, że to trzeba po prostu rozpoznać w sobie. Bo my mamy taką tendencję, że oceniamy doświadczenia, oceniamy ludzi, fragmentaryzujemy wszystko, staram się intelektualnie złapać, zrozumieć, ale nasze intelektualne zrozumienie kończy się na tym, że kończymy z całą paplaniną różnych słów i koncepcji, które
po prostu nigdzie się nie kończą, tak? Mogą się lecieć i lecieć, lecieć, lecieć w nieskończoność i nic z tego tak na dobrą sprawę nie mamy. Dlatego tak, to rozpoznanie tego, że to wszystko jest razem, dzieje się razem, nie jest niczym odseparowane, to jest po prostu, myślę, że taka głęboka esencja mądrości. W każdej baśni jest nieco prawdy, a w każdej prawdzie jest nieco baśni. I wiecie, tak na samym końcu, jeżeli nie jesteś w pełni gotowy do tego, aby coś zrobić, nie rób tego na siłę. Popatrzcie, jak to brzmi. Jeżeli nie jesteś na coś w pełni gotowy, nie rób tego na siłę. Jak to brzmi? Brzmi to bardzo dojrzale, brzmi to bardzo majestatycznie, brzmi to bardzo prosto i myślę, że uderza do każdego z nas bezpośrednio tam, gdzie ma to uderzyć. Tworząc dla nas wszystkich przestrzeń do tego, abyśmy mogli lepiej poczuć siebie, zrozumieć nas samych i dostrzec nasze wewnętrzne konflikty, które bardzo często sprawiają, że mamy sprzeczne myśli, sprzeczne marzenia i taki mętlik w głowie, który sprawia, że nasze życie staje się takie niezorganizowane, tak? Że mam takie poczucie niezorganizowania życia. No bo jeżeli miałbyś tak szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie, po co medytacja, po co rozwój, po co to, po co tamto, po co mnie oglądasz, to założę się, że jedną z twoich głównych motywacji jest to, że chcesz mieć porządek w życiu, że chcesz mieć sens logicznego poukładania w głowie, chcesz wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem, aby być szczęśliwy, poukładany, zdrowy i zrównoważony, i do tego cię ciągnie. A ja tutaj jestem po to, aby pokazać ci, że możesz uzyskać odpowiedzi na wszystkie twoje pytania i że wszystko tak na dobrą sprawę jest już w tobie. I tak na samym końcu, co takiego powiedziałbyś do młodszej wersji siebie? Jakiej rady byś udzielił młodszej wersji siebie? Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje własne przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.